Ciemka, witajcie! Z tej strony ponownie Galaj. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku galowych postępów. Otóż udało mi się wbić ten magiczny, setny poziom, więc i na dzień dobry pokazuję tutaj jak to w tym momencie właśnie wygląda. Mamy nawet 27% dobita. Zajęło nam to ponad dwa tygodnie, z tego co pamiętam, więc mimo wszystko troszeczkę więcej czasu niż ostatnio. No i 110 level to już taki będzie level, na którym będę miał tyle zajebistych rzeczy do roboty i tak duże braki wychypiunku, że to jest szok. No ale po kolei. Pierwsza sprawa, ranking, który mam ładnie sobie w notatkach zapisany, wygląda w ten sposób. Ja jestem na pozycji 29. W najlepszej sytuacji powinienem być koło 20, niestety Azim mi uciekł, z nim się bardzo długo ścigałem. Niestety ostatnie dwa dni troszeczkę nie miałem kiedy mi uciekł, w redny dziad. trzeba będzie go jakoś podgonić potem, mimo wszystko, ale myślę, że uda się to jakoś ogarnąć. Ranking samych barbarzyńców wygląda dokładnie w ten sposób. Tutaj też jeszcze tragedii nie ma, mimo wszystko levelować i ekspić muszę i to na Cito. 110 jak najszybciej. Na event Wielkanocny miałem założenie, że właśnie 110 wbije. Tylko mam mało, małe zmartwienie, że będzie to jednak dosyć trudne. No i trzeba będzie się nieźle spiąć. Ale nadal jest nadzieja, więc też się super nie martwię. Dobra, na czym jak spiłem? Domyślmy się. Bardzo dużo losek, myślę, że 8 na 10 w wbite było na loskach plus pozostałe rzeczy na kotach i wszystkich innych rzeczach, które gdzieś tam w międzyczasie robiłem. Więc mimo wszystko loski dla mnie były głównie farmione. Osobiście teraz mam dużą wenę i chęć siedzieć na kotach całe dnie, ale wiem, że streamowo to nie za bardzo będzie wam leżało. Dlatego będziemy tutaj dosyć mocno kombinować, jak tutaj to. Miarę fajnie rozgraniczyć, ogarnąć. Zleceń i questów w zasadzie nie robiłem. Zlecenia aktualnie będziemy robić tylko pod Gildię, więc i Gildia tutaj, ze względu na to, że już działki są, będzie troszeczkę bardziej prosperowała, troszeczkę więcej rzeczy jest do, robony, do roboty i te zlecenia właśnie na surowce będą męczone. Z questów to zrobiłem ten quest nowy, który lecia z aktualizacją na nieźwiadka i chyba na 7.5, o ile nie robiłem go już w poprzednim. Odcinku przed, przed, przed poprzednim odcinkiem nie pamiętam dokładnie, tam mam jeszcze kilka takich niedokończonych, czyli ciąg dalszy nastąpi, haha, porządek musi być, cienie nadmordher i cienie przyszłości, więc to trzeba będzie sobie ogarnąć kiedyś tam w wolnym czasie, to są takie questy, których mi się na razie robić nie chce, a też jeden z tych questów jest na szatana, więc o chyba ten. Więc nie będę tutaj też jakoś super z nim zlekał. Myślę jednak, że koło 110 dopiero na szatany chcę się wybrać. Na razie niech się zbiera, ja sobie spokojnie wszystko rozgarnę. Tak to sobie wygląda. Nie muszę się o nic martwić. Ekwipunek! Pierwsza fajna rzecz, którą muszę wam pokazać, czyli troszeczkę smutnych rzeczy, ale i fajnych. Batagur. Wbiłem go na trójkę i prawie czwórkę, no minimalnie brakuje mi do tej czwórki. Chciałem pod odcinek dzisiaj wbić u i Batagur niestety nie dałem rady. No i to wygląda w ten sposób, że no miło mieć ten Batagur coraz wyżej, biorąc pod uwagę, że za każdy level Batagura dostaje psychomoda o 1% wyżej, czyli będę miał już 10 obrażeń od Zimna, plus 234 obrażenia, bo co level psycho broni, dwuręcznej, mamy plus trzy obrażenia. To jest bardzo fajny protip, proinformacja, newsik, ciekawostka, o której wiele osób nawet nie miało pojęcia, a mi się też zdarzało o tym zapominać. Eee, jeśli chodzi o wejspienie w ogóle, jak widzicie, no, XP psycho, ekspieć słabo, wiąże się to z tym, że po prostu cały czas raszuje level i, i to się wbija po prostu przypadkiem, ale też fajnie, bo Jurugu na piątce, myślę na szóstce, to już, znaczy, przepraszam, na szóstce, to już będzie naprawdę fajna wartość, siódemka to już będzie dosyć spora męczarnia, Myślę, że Batagur, jak wbije na piątkę, to tuż, też już będzie fajnie. Wiadomo, Batagur nawet lepiej, jak będzie na szóstce, ale myślę, że na spokojnie będzie to do dobicia. Tym bardziej, że mam tą swoją miliskę cały czas w orlingu, w którą też planuję za jakiś czas e, sobie zmergować, przynajmniej na tą setkę. No i teraz wszystkie ciekawostki. Spodnie. W końcu z 50 na 70 udało mi się je wbić. Jest szansa na podwójny atak, mimo wszystko po drodze zdążyły znowu pojarać, znowu mnie, mnie wprawić w nerwice, ale na szczęście się udało, więc jesteśmy w tym stanie aktualnie. Pasek Konari Lodu. Udało się zmergować na 90 level. To był coin flip związany z modyfikatorem obrażeń fizycznych i modyfikatorem trafień fizycznych. Więc stwierdziłem, że to by nie weszło będzie w porządku. Na moje powiedzmy szczęście e, wszedł modyfikator obrażeń o 0,5% więcej, więc tutaj jestem naprawdę zadowolony. Jeśli chodzi o zbrojkę, tutaj jeszcze nie udało mi się zdropić albo kupić. Tym bardziej, że już niestety nie mam za co. E, na Harley lodu drugiej do merga, więc to jest niestety aktualnie Nieruchomy przedmiot, ale myślę, że za jakiś czas, jak będzie złoto i platyna, trzeba będzie troszeczkę te itemy podkręcić, właśnie do szóstki, siódemki. Myślę, że szóstka na razie wystarczy, mimo wszystko, tym bardziej, kiedy już będzie mergowane olbrzymimi flachami. Ale rynka niestety jest w stanie nieruchomym. Jak była, tak jest. Chciałbym jakoś za jakiś czas domergować wyżej. Eee, mimo wszystko, niestety aktualnie nie mam nic, a to jest jeden z tych przedmiotów, które przez długi, długi czas będą niezmienialne. Chodzi tutaj właśnie o to, że żadna pelerynka w zasadzie nie jest dla mnie wystarczająco atrakcyjna na ten slot, jeśli chodzi o psycho. Tak samo jest ze spodniami przez długi czas. E, tutaj Tarul machet prawdopodobnie dojdzie e, spodnie, więc to jest w zasadzie nieosiągalne przez jeszcze długi, długi czas. Pelerynka podobnie. Ze zbrojką tutaj się zastanawiam, czy ewentualnie z dmurungiem nie pokombinować, ze względu na to, że ma tego holma. I to mi nawet na te pierwsze próby Tarula Macheta może dużo dać. No ale zobaczymy, będę rozkminiał ten temat. Kolejny temat Halwal Węży. Tutaj, jak widzicie, nic się również nie zmieniło. Mam ciągle nadzieję, że uda mi się też go jakoś mergować wyżej. Tym bardziej, że on daje mi resy fizyczne, e, więc będzie to troszeczkę większa przeżywka dzięki temu. Więc to jest rzecz, którą naprawdę chciałbym mocno przycisnąć. No ale na razie, niestety, e, jest jak jest. Modyfikator obrażeń fizycznych. Tutaj, nawet czasami się zastanawiałem, czy nie mergować na hama na setkę. Tak jak zaraz zobaczycie inny przedmiot. Natomiast. E, Czapka do pamięci Morany jest przez długi czas niezmienialna, i, i, i tutaj trzeba będzie jednak troszeczkę się namartwić i nakombinować, jak to dobrze ogarnąć. Mimo wszystko, na razie jest taka. Jurugu, Jurugu znowu jest na czwórce. Ogólnie po drodze było nawet na pięć, potem było na jeden przez długi czas. Teraz dzisiaj wkręciłem na czwórkę, chciałem odcinek na szóstkę, ale niestety jak zwykle. Ehm, przynajmniej jest w siłę, fajnie, pięknie. Troszeczkę statek poszło do góry ehm, i w zasadzie. Tyle, no, dobijamy level Psycho na, nim, na nich. Eee, Azwary Smoków. Tutaj się nic nie zmieniło, to jest przedmiot, który w zasadzie przez całą grę aktualnie jest niewymienialny, więc go mergować chcę wyłącznie z szansą na trafienie krytyczne. Jest to zbyt fajny przedmiot, żeby go po prostu zmarnować mimo wszystko. Te staty nie są już tragiczne, więc tym bardziej jak się uda, to będzie fajnie, jak się nie, nie będzie dropiło, no to przykro. Ale nie mam zamiaru tego konfliktować za nic w życiu. Zawsze będzie to mergowane z krytem I tak na razie zostanie. I tutaj największa ciekawostka, nie mam już drugiego Murima. E, drugi Murim został mergowany z tym Murimem i mam teraz Murim Worlingów na 80% z szansą na kryta 3%. I mam też Ribe worlingów. Tutaj też fajne ulepszenie weszło plus 7. E, z szansą na trafienie krytyczne 3% również. I, I to są moje pierścionki, które zazwyczaj i tak noszę nic do tego. Tutaj tak naprawdę nie zmieniam, bo powiem szczerze, że zakładanie dwóch murimów zdarzało mi się bardzo rzadko i zazwyczaj e, różnicy w statystykach jakaś tam była, mimo wszystko. E, ta korzyść z resów, które ewentualnie w przyszłości też będę chciał mieć jeszcze większą. E, jest wystarczająco duża, żeby zawsze Teresy mieć na sobie przynajmniej jedne. E, no i tutaj tą ERIBE mimo wszystko zawsze też będę mergował jak rękawiczki skrytem. Myślę, że Murim bardzo podobnie, ale tutaj zobaczymy jeszcze. No i też będę planował drugą RIB, taką z random modem najlepiej, aby ewentualnie jakiś mod pod przeżywkę Holm czy coś, jak się uda, by było zajebiście. E, sobie założyć, kiedy to będzie na picie tych takich najtrudniejszych bossów, kiedy nie idzie, a Teresy ewentualnie będą dawały troszeczkę lepszą przeżywkę mimo wszystko. Nakarany. Tutaj się nic nie zmieniło. Powiedzmy, że częściowo poluję na jakieś dziewięćdziesiątki, ale to jest tak, że albo zrobię, albo nie będę miał, więc po prostu nie będę miał przez długi, długi czas. No i mamy tutaj nasze pierwsze synergetyczne buty. Pierwszy synergetyczny item na setny level. Jak widzicie, waraugi dawnych orków. Wymergowałem to dzisiaj. Ehm, niestety miałem sześćdziesiątkę z modem obrażeń fizycznych, ale... Mergując je na sześćdziesiątkę z szansą na podwójny, niestety spaliło mi szansę na podwójny. Potem się zdenerwowałem, kuń flipnąłem i, i weszło random moc jakiś, e, od, obrona na uroki. Stwierdziłem, dobra, lecimy do setki w takim razie. No i powiem szczerze, wyszło całkiem w porządku, bo według mojej matematyki te 2% moda mimo wszystko e, dawało mniej niż obecne statystyki, jeśli chodzi o sam czysty damage. Na oko policzyłem, że około, z zręczność na siłę, doszło mi około 90 siły. No, to wyszło mi, że troszeczkę więcej bije bez tego moda, dzięki statystykom, które mi doszły, więc, mimo wszystko, jest to fajne i dlatego też właśnie zastanawiałem i zastanawiałem się, zastanawiam, zastanawiałem, zastanawiałem eh, eh, nad Halwalem, czy nie zrobić bardzo podobnej operacji. Natomiast, no tutaj z Halwalem wolałbym jednak jakiś fajny mod, taki krytyk przyczaić troszeczkę. No, ale to jest jeszcze do przekminienia dlatego że no tutaj teoretycznie ta pamięć też jest z modyfikatorem obrażeń fizycznych. Ten temat jest ogólnie całkiem mocno do przekminienia jeszcze i, i się zastanawiam mocno, co z tym zrobić. Możecie oczywiście w komentarzach napisać, co wy o tym myślicie. No, i tutaj mamy ten item na plus 4, on też jest już do dokręcenia. Na 110 na ten slot mam cierpiętniki, więc tutaj powiedzmy sobie szczerze, że, że też nie muszę się jakoś super martwić. Zależnie od tego, jak szybko uda mi się to dziadowce zdobyć, więc na 110 myślę, że najszybciej uda mi się zdobyć nienawiść drogula. To jest pasek z drogula. Droguul ogólnie będzie za niedługo pewnie przez pół serwera farmiony przez wiele osób. Ja też samemu sobie kryształy przygotowuję pod to, żeby kiedyś tam w przyszłości, jak będę miał możliwość, nawet ze zgonami to polatać. Stawiam, że na 110 pójdę tam te 5-8 razy. Zależy, ile tych kryształów uda mi się ogarnąć, żeby właśnie mieć możliwość, wyfarmić sobie. Eee, ten pasek, czy ewentualnie buty, i wymieni się na pasek. Możliwości mamy sporo, swoją drogą, nawet może są, sobie tam przebiegnę i sobie je wymienię. Bo czemu nie? Więc tak wygląda mój ekwipunek. Eee, aktualnie w sumie największą zagadką jest ta zbrojka, bo zależy co mi konfliktnie. Przyzwyczaiłem się mimo wszystko do zmniejszenia zużycia kondycji. On jest ten mot jest całkiem przyjemny mimo wszystko biorąc pod uwagę, że tej kondycji trochę mam, yy, jednakże cały czas ucieka mi jak woda, biorąc pod uwagę to ile czasu też człowiek potrafi tutaj. Yy... Znaczy, ile tych ataków wykonać czasami? Eee, no i tak, nie pokazałem w poprzednim odcinku sumy modów, więc tym razem to zrób, zróbmy. Mam 9 dodatkowych obrażeń zimna, 7 zużycia kondycji, 4,5 na podwójne, tu się ładnie podniosło. Szansa nakryta o 0,5% się podniosła. Modyfikator obrażeń fizycznych jest no 2,5, więc całkiem przyjemnie. I redukcja obrażeń biernych. Myślę, że ta redukcja biernych czasami może, będzie mogła mi ratować dupę mimo wszystko. Więc też mi się ta zmiana troszeczkę. Jakby nie spojrzeć, podoba. Tutaj, jak wiecie lub nie, trzeba wydać 100 imperiałów oraz 10 esencji, żeby móc kupić sobie ten cholerny kryształ czasu. Już będziemy mieć 5, więc i tak, i tak całkiem fajnie. Jak będziemy wbijać w z 110 level, to możecie się spodziewać, że będzie streamek z farmienia e, tych właśnie e, Drauguli Stawiam, że będzie Dedo Olimpiada Totalna, ale, mimo wszystko. Fajna sprawa. Co do peta, tutaj na szybko powiem, nie planuję żadnego, jest teoria z tonem, natomiast na razie totalnie olewam temat. Krabik mi wystarcza aktualnie, miejmy nadzieję, że jeszcze długi czas wystarczy. Umiejętności. Jak widzicie udało mi się już dobić krytyczna 6, kosztem jak zwykle Fali Gniewu oraz Furii. Tutaj Amok zostawiłem sobie tak, żeby zawsze level redukcja była na 5 leveli, właśnie od 7 ma levelową redukcję 5 i na razie na tym etapie sobie to zostawiam. Nie mam tu za bardzo ambicji do wbijania tego wyżej, z tego względu, że dopiero tutaj mam na 130 levelu, jak dobrze patrzę, możliwość rzucenia sobie Amoku na 1 PA na 4 rundy. I to będzie to celowo prawdopodobnie w ten sposób rozwijane. Rozprycia w ogóle nie ruszam, wirujące przez długi czas jeszcze będzie takie. Jak wbiję krytyczne, to prawdopodobnie wirujące będę troszeczkę wyżej wbijał, nawet dużo więcej niż troszeczkę. Nie wiem, czy na przykład nie na Mistrza 3 Furia. Furia tutaj zaraz za level planuję wbić na piątkę, potem na szóstkę, siódemkę, ale to jeszcze powoli. Najpierw piątka, potem dobicie z powrotem Fali Gniewu na Mistrza 1, dopiero potem wrócę sobie na Furię siódemkę eee, i po wbiciu Furii siódemki... Może ewentualnie po olaniu tego tematu będę zbierał znowu na krytyczne, już na totalnego maksa. Te kolejne 7 punktów mistrzowskich to tutaj jest naprawdę dużo. Eee, myślę, że na 110-115 levelu już będzie to osiągalne. 110 to myślę, że jest najszybszy, najszybszy pułap. Eee, no i furia tutaj w ogóle docelowo jest planowana na mistrza 3, z tego względu, że mam tutaj plus 3 obrażeń fizycznych, więc to jest całkiem fajne. Mam nadzieję, że ogólnie mi wystyknie tych punkcików, mimo wszystko. Wynika zawsze będzie dosyć nisko. W zasadzie będę dawał w nią wystarczająco punktów, tak żeby sobie była. Tutaj, jak możecie zwrócić uwagę, też teoretycznie Taran pod 4 rundy, po 4 PA i 4 rundy może być rozwijany, ale może być też rozwijany pod 5 PA i 4 rundy, i tutaj mogłaby być taka opcja. Jednakże tutaj już się martwię, że tych punktów umiejętności mi zabraknie. Fala gniewu, mimo wszystko, myślę, że Eee, prawdopodobnie zostanie na mistrzu 1, jak widzicie, tutaj jest właśnie przeskok o ten jeden, 11%. Mógłbym zrobić jeszcze na mistrza 3, ale to już też jest troszeczkę większe zużycie tej kondycji. Cały temat jest do rozkminienia, co kosztem czego, i, i na czym zyskać, a na czym stracić. Więc tak to aktualnie się kreuje. Tutaj, jak już wie, pewnie wiecie, nie planuję wybijać tego na mistrza, bo nie będzie mi to chodziło na jeden pat. Ten jeden pa na Moku to jest moim zdaniem max, który mógłbym powie, po, poświęcić po prostu na tą, tą, tę rzecz. No i tyle w zasadzie wariaty w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Kolejne levelki, mam nadzieję, że wpadną tuż, tuż. Już niedługo. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną wpadać na streamki około godziny 18.00 codziennie. Eee, polecam oglądać na Twitchu, ale aktualnie streamy są również na Twitchu, e, na, na YouTubie oraz Trowol. Do zobaczenia na streamkach wariaty. Hej, hej i na kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, łapki w górę i lecimy. Hej, hej!